Kiedy na mnie stają zorze, Tobie ziemia, Tobie Boże, Tobie śpiewam, żywioł wszelki, bądź pochwalą, Boże wielki. Tobie śpiewam, żywioł wszelki, bądź pochwalą, Boże wielki. A człowiek, który bez miary obsypany Twymi dary, coś to stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwalił? Coś to stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwalił? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Kochani, raz jeszcze w tych niełatwych czasach gromadzimy się, aby uczestniczyć w Mszy Świętej i Wy wszyscy przez łącza internetowe, ale jednocześnie całym sercem tutaj z nami. I prośmy, aby w tym kolejnym dniu naszego życia, gdy stajemy przy ołtarzu Chrystusa, aby celebrować się największe tajemnice naszej wiary, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, abyśmy, krocząc za Chrystusem, szczególnie w ten ostatni tydzień roku liturgicznego, odnowili się i wybrali tego naszego jedynego Chrystusa za Króla. W tej mszy świętej będę się modlił w sposób szczególny za zmarłych rodziców Celinę i Antoniego Motyczyńskich. Jest to intencja od córki. A na początku uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i słabi i prośmy Go o miłosierdzie nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, Boże nasz Ojcze, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwie, korzystając z owoców odkupienia, zasłużyli na obficze łaski Twojej dobroci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który sobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana, apostoła. Ja, Jan, ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głosem mnogich wód, jakby głos wielkiego grobu. A głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewali, jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema istotami żyjącymi i przed starcami. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Ci barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są bez zarzutu.
Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Oto lud wierny, szukający Boga. Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy, albowiem on go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Oto lud wierny, szukający Boga. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w jego świętym miejscu, człowiek ogni skalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. Oto lud wierny, szukający Boga. On otrzymał błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Oto lud wierny, szukający Boga. Alleluja, 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 alleluja. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci rzucali swe ofiary do skarbonu. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł: prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem rzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Jezusowi Chrystusowi, który jest Królem czasu i wieczności, przedstawmy nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za Kościół, wspólnotę uczniów Chrystusa, aby w świecie był żywym obrazem nieprzemijających wartości Królestwa Bożego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za narody świata, aby wspólną pracą i modlitwą budowały na ziemi Królestwo Prawdy i Życia, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za polityków i rządzących państwami, aby stanowili prawa i sprawowali władzę w oparciu o prawdę Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za członków akcji katolickiej, aby zaangażowani w życie społeczne nieustannie byli świadkami Pana Boga we współczesnym świecie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie w tym przyświętej modlimy się za zmarłych rodziców Celinę i Antoniego Motyczyńskich, aby mogli cieszyć się przebywaniem w wiecznym Królestwie Pana Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas i za wszystkich, którzy teraz przeżywają jakiekolwiek trudności, aby z królowaniem Chrystusa wraz z Marią każdy z nas brał przykład do naśladowania Boga i niesienia go drugiemu człowiekowi i podnoszenia jego godności. Ciebie prosimy, wysłuchania z Panie. I prośmy Boga, aby raczył dać Kościołowi Świętemu godnych kapłanów, braci i siostry zakonne. Błagamy Cię, Panie, abyś raczył wybrać spośród naszej młodzieży tych, którzy Ci służyć będą w stanie kapłańskim i w życiu zakonnym dla chwały imienia Twego i dla zbawienia dusz. Amen.
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, przyjmij nasze pokorne prośby i umacnij nas w budowaniu Twojego Królestwa na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności trzymaliśmy wino, który jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie jej przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojąc przed Tobą w duchu pokoju i sercem skruszony. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj wykona, Panie Boże, aby się Tobie podobała. I oczy się z grzechu modlą. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij święte dary, które poleciłeś składać na Twoją chwałę. I sprawowaliśmy posłuszni Twoim przekazaniu, staliśmy również miłą Tobie ofiarą, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z nami i z Duchem Twoim, w górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia chwały. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczanie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tomaszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, aby zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Eugeniuszem de Mazdo, świętym Maksymilianem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawię, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystko. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, nie dopuść, abyśmy się odłączyli od Ciebie. Skoro pozwalasz nam radować się udziałem w boskich darach, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michał Archanielu, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą bronią. Aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wozu niebieskich zastępów, szatanna i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Kochani, przypominamy, że mniej więcej od godziny 9 po porannej mszy świętej Kościół będzie otwarty do osobistej, indywidualnej modlitwy. Dziś do godziny 17. Ale pamiętajmy też, żeby jak widzimy, że jest więcej niż 10 osób, czy że jest 10 osób, to żeby nie wchodzić, bo jest ta zasada, że może tylko 10 osób być w kościele, a nie chcemy, żeby przez nasze
niedopatrzeniem przez nasze trochę egoizm, że my chcemy, żeby nam zamknęli całkowicie Kościoła, szczególnie też chodzi o kaplice wiecznej adoracji, żeby tam nigdy nie było więcej niż 6 osób. Na dzisiejszy dzień przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z nami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Cześć Maryi, cześć i chwała, Panie Święty, cześć. Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, ogień śpiesz się nieś. Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, Synie